twierdzą, że najlepsza dla naszego organizmu jest godzina 10. Wtedy serce i układ krążenia najlepiej radzą sobie z obciążeniami, a mózg jest na tyle rozbudzony, że może się efektywnie uczyć. Poza tym poziom hormonu stresu jest idealny, by pomóc nam się skupić. Najbardziej wyostrzona jest też nasza czujność. U dzieci i młodzieży jasność myślenia utrzymuje się aż do godzin popołudniowych, inaczej u starszych, bo tu stopniowo maleje. Jedno jest pewne. Przed 10 nasz mózg nie jest w pełni gotów do pracy, dlatego naukowcy są zgodni, że szkoła zaczyna się za wcześnie. Pytanie, co na te rewelacje powiedzieliby wasi pracodawcy?